Cześć, witajcie na moim kanale. Przed nami pokaźna sterta paczek. Są tutaj paczki małe, są też paczki naprawdę duże, ale przede wszystkim mogę zapewnić Was, że w środku są bardzo fajne gry, które udało mi się kupić do mojej kolekcji w miesiącu kwietniu. To był bardzo dobry miesiąc. Ja sam czekam na ten unboxing z niecierpliwością. Niektóre paczki leżą już grubo ponad miesiąc i czekają na swoją kolej. Mam tylko nadzieję, że wszystko będzie zgodne z opisem, że gry, które zakupiłem, będą za chwilę pięknie prezentować się na tych półkach z kolekcją. Także nie przedłużam, zapraszam Was do obejrzenia 5. odcinka z serii Moje zakupy gier. Zaczynamy unboxing. Oczywiście jak zawsze jestem wyposażony w profesjonalny sprzęt, ale zanim dobierzemy się do pierwszego kartonu, pierwsza gra, która już została odpakowana, po prostu w ferworze zamawiania paczek. Moja żona też zamawia sporo paczek, nie wiedząc, że jest to moja gra, otworzyła mi tą paczkę, ale nie mam jej tego za złe, więc przed nami Hercules na PlayStation 1. O tyle wyjątkowe wydanie, że jest to wydanie premierowe i w języku angielskim, co nie jest takie oczywiste. Jak spojrzycie sobie na portale aukcyjne, większość właśnie tych gier, które są oferowane do sprzedaży, to są albo wersje Platinum, albo wersje niemieckie. Piękne wydanie, książeczka jest w pięknym stanie, już tą grę obejrzałem sobie wcześniej. Płyta jest w stanie idealnym. I też przy okazji tej gry pokażę Wam, że kolekcjonowanie to nie tylko kupowanie nowych gier, bo ja Herkulesa w swojej kolekcji posiadałem, ale kolekcjonowanie to też dla mnie wymienianie gier na lepsze egzemplarze. To wydanie, które posiadałem, to jest wydanie w języku niemieckim. Jak ktoś uważnie oglądał film, gdzie pokazywałem swoją kolekcję gier właśnie na PlayStation 1, o tym mówiłem, że posiadam kilka wydań niemieckich i sukcesywnie, jak mam okazję, kupuję i podmieniam je na wydania angielskie. To jest dokładnie ten przykład, czyli wersja niemiecka idzie na sprzedaż, a do kolekcji tutaj dołącza właśnie to piękne wydanie gry, którą bardzo lubię i grę, którą wspominam bardzo dobrze z dzieciństwa. Jest to świetna platformówka, która ma świetną grafikę, muzykę i gameplay. I tutaj naprawdę nie cukrzę, tylko tak jest. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Zachęcam Was, jeśli nie mieliście jeszcze okazji, żeby w tą grę sobie kiedyś zagrać. Więc na początek naprawdę dobry zakup. I teraz już otwieramy na żywo. Oczywiście, jak zawsze, proszę Was tylko, jeśli chcecie wesprzeć mój kanał, to zostawcie komentarz pod tym filmem. Nawet jeśli nie komentujecie, to o treści dla zasięgu. Przetestowałem to na dwóch poprzednich odcinkach i film, w którym o to Was poprosiłem, gdzie pisaliście właśnie nawet komentarze o treści dla zasięgu, został wypromowany dużo, dużo bardziej i przybyło dużo więcej widzów. Także słuchajcie, liczę na Wasze komentarze i zachęcam też do subskrybowania kanału. Większość widzów tego kanału to nie są moi subskrybenci. Subskrybując kanał, nie ominą Was żadne ciekawe materiały, a dla mnie będzie to dodatkowa motywacja. Także zapraszam do komentowania i subskrybowania tego kanału. Tyle reklamy, ale tu jest coś zapakowane porządnie. Słuchajcie, bym Wam pokazał, to byście nie uwierzyli. Ale naprawdę jest tutaj klasa. Ta paczka mogłaby spaść naprawdę ze stacji kosmicznej i dotarłaby na Ziemię w całości i mógłbym ją też zaprezentować. A wiem, co tutaj będzie, słuchajcie. I będzie grubo, to już wiem. Gra, którą jest naprawdę ciężko kupić. I tu też trochę ciekawostek przy okazji. Zobaczcie, mamy Resident Evil na Sega Saturn. Jest to jedyna część właśnie serii Resident Evil. Tutaj tylko zmiotę ze stołu, która została wydana na Sega Saturn. Nie jest to może biały kruk, chociaż pokusiłbym się nawet o takie sformułowanie. Ceny tej gry spokojnie dochodzą na portalach zagranicznych do 500 zł. Mamy tutaj wydanie kompletne. Jest wydanie w języku angielskim z instrukcją. I słuchajcie, to jest naprawdę rarytas. 97 rok. W 96 została wydana wersja chyba na PlayStation. I tak jak powiedziałem, jest to jedyna część tej gry, która została właśnie na Sega Saturn oficjalnie wydana. Były prowadzone prace nad częścią drugą. Z racji tego, że Sega Saturn miała dużo gorsze parametry niż PlayStation 1 i też było trudniej programować gry, one zostały w końcu zawieszone, więc fani tej serii na Sega Saturn zagrają tylko właśnie w tą pierwszą część. Ja się bardzo cieszę, że ona dołączyła do mojej kolekcji. Dodatkowy atut jest taki, że ona jest wykonana z plastiku, to opakowanie. Większość gier na Sega Saturn, nie wiem kto to wymyślił, ale były robione z takich kartonowych boksów, które totalnie nie przetrwały próby czasu i dzisiaj często odklejają się od nich okładki, są po prostu uszkodzone. Ta część jest jeszcze bardzo ciekawa, o, aż mi półka podskoczyła z wrażenia. Ta część jest bardzo ciekawa jeszcze z tego powodu, że zawiera tryby, których nie znajdziemy w trybie chociażby na PlayStation 1. Czyli mamy tutaj gorszą grafikę, jest gorsza oprawa wizualna,
ale mamy chociażby tryb Battle Mode. Tutaj w gameplayu, jak Wam wrzucę, to Wam pokażę ten tryb. Mamy też nowe stroje i nie będę spoilerował, jest kilka ciekawostek i różnic między właśnie wydaniem tej gry chociażby na PlayStation 1. Także no świetna, świetna gierka, w stanie naprawdę 4, taka czwórka na 5, czyli całkiem, całkiem dobrze. No i co, cieszę się, bo ta kolekcja gier na Sega Saturn cały czas rośnie. Tutaj takim jedynym mankamentem są wyłamane ząbki i wy tego może nie zobaczycie, ale są wyłamane ząbki, te, które trzymają normalnie płytę, ale o tym wiedziałem, było to opisane na aukcji. Także naprawdę dobry zakup i tak jak powiedziałem, kolekcja gier na Sega Saturn rośnie w siłę. Dobra, lecimy dalej. To w ogóle był bardzo dobry miesiąc, kwiecień, bo byłem w Kartuzach, polowałem tam na gry, znalazłem tam świetny sklep w ogóle. Zapraszam, na końcu tego filmu na ekranach końcowych będzie możliwość, żeby obejrzeć ten odcinek, jeśli jeszcze nie widzieliście. W bardzo niepozornym miejscu znalazłem sklep, gdzie jest bardzo dużo gier retro i nie tylko, naprawdę. Więc tam na zasadzie wymiany zdobyłem kilka gier, nie wydałem ani złotówki. Potem jeszcze dostałem prezenty od Was, czyli od widzów. Także w sumie jest to trzeci taki odcinek, gdzie pokazuję jakieś zdobycze. I póki co nie wydałem ani złotówki. Dzisiaj oczywiście są gry, za które zapłaciłem, ale naprawdę to był chyba jeden z lepszych miesięcy, jeśli chodzi o moją karierę kolekcjonerską od początku. Także super, bardzo, bardzo dziękuję i ten film akurat, gdzie dostałem prezenty od Was, też na ekranach końcowych się pojawi. I mamy coś dla przeciwwagi, coś na 16-bitową konsolę. Mamy grę Flintstones. Flintstonowie The Treasure of Sierra Madrock, czyli grę od firmy Taito. Słuchajcie, nie mylcie tego absolutnie z grą The Flintstones Movie, bo wyszła też na Super Nintendo właśnie gra The Flintstones Movie, która według mnie jest dużo, dużo gorsza. Tą grę przede wszystkim stworzyli ci sami twórcy, którzy tworzyli wersję na Nintendo Entertainment System, czyli na Pegasusa u nas w Polsce. Ja uwielbiałem pierwszą część tej gry po prostu na Pegasusa, a tutaj jest na Super Nintendo też utrzymany taki klimat. Czyli mamy kolorową platformówkę z piękną grafiką. Jest tutaj też o tyle fajnie, że możemy grać i Fredem, i Barnym. Jest też to samo, co było właśnie w tej wersji NES-owej, czyli między levelami mamy takie różne minigierki ciekawe. O, piękny kartridż, nie wiem, ale mam jakąś słabość do tych kartridży, szczególnie do Super Nintendo, do Sega Mega Drive. W erze, gdzie wszystko już jest cyfrowe, to trzymanie takich 20-30-letnich perełek naprawdę działa na mnie bardzo dobrze. Zobaczcie, tutaj nawet taka ciekawostka. To jest wydanie niemieckie. Już mówiłem o tym też, że czy się to komuś podoba, czy nie, te gry z reguły były w wydaniach niemieckich, nawet z polskiej dystrybucji. Zobaczcie, jaki tu jest fajny motyw. Mamy instrukcję, oczywiście komplet, jak to u mnie w kolekcji. I z tyłu mamy kody, czyli tak naprawdę ktoś tutaj wpisał kody, gdzie możemy sobie wskakiwać na poszczególne levele. W tej grze akurat był system różnych znaków. Mamy tutaj jakieś hamburgery, mamy jakieś strzałki, mamy jakieś jabłka, zobaczcie. Ale fajnie, jak dla mnie, dla kolekcjonera, tylko dodaje to uroku. Czyli jest piękny komplet i tutaj, biorąc pod uwagę fakt, że gry na Super Nintendo były w kartonowych opakowaniach, no jest to w pięknym stanie. Coraz trudniej jest kupić, coraz trudniej zdobyć właśnie wydania kompletne, no bo karton i papier do najtrwalszych materiałów nie należy. A tutaj jeszcze jest dodatkowy taki aspekt kolekcjonerski, taka dodatkowa wkładka z warunkami użytkowania i tak dalej, czyli tym bardziej mnie to cieszy. Więc gierka na pewno, którą sobie zagram i spróbuję, i mówię, nie mylić jej absolutnie z tą grą od Ocean, Flintstones The Movie, bo jest to zupełnie inna gra. Jak dla mnie ta jest dużo, dużo lepsza, także super. Mamy już Herkulesa, mamy Resident Evil na Sega Saturn, mamy Flintstonów na Super Nintendo, więc naprawdę jest dobrze. Kolejna paczka, tutaj akurat najsłabiej zabezpieczona. Mam nadzieję tylko, że nie doszło do uszkodzenia, bo tutaj akurat mamy grę nową folii. Kurczę, tak zawsze mam mieszane uczucie, jak ktoś wysyła właśnie gry nowe folii i one mają trafić do kolekcji właśnie w takiej formie, i tu już mam jakiś problem, bo się coś przykleiło. Widzicie, o tym właśnie mówiłem, poczekajcie. Muszę tutaj delikatnie podejść jak chirurg do tego. Ja staram się zawsze o tym pisać, że gra będzie do kolekcji, że nie będzie otwierana. No ale niektórzy, jak widać... O, aż mi nożyk spadł z wrażenia, czyli w tradycji stało się zadość, coś musiało spaść. Słuchajcie, no i...
co się tutaj przykleiło, tylko nie wiem. Dobra, udało się nie uszkodzić na szczęście. Tu jest jakaś cena, ale akurat nieaktualna. Nie pamiętam teraz, czy na aukcji było zdjęcie właśnie tej gry z tą ceną, ale to... A dobra, da się to usunąć, na szczęście. Więc mimo tego, że nazwę rzeczy po imieniu, było to zapakowane na odwal, na szczęście nie doszło do uszkodzenia. I mam tutaj ciekawostkę. Mamy grę nową w folii na PlayStation 2. RTL Ski Jumping 2006. Przyznam szczerze, nie wiedziałem, że ta gra... Przepraszam, mamy wydanie w języku polskim. Niesamowite to jest, bo nie wiedziałem o tym tutaj. Zobaczcie, jest polska flaga. Nie miałem zielonego pojęcia, że ta gra wyszła właśnie na PlayStation 2. Jak ktoś śledzi mój kanał, to wie, że ja kolekcjonuję gry na PlayStation 2 nowe w folii. Tutaj za mną te wszystkie gry, które widzicie, właśnie to są gry nowe w folii. Więc ja mam doświadczenie z tą grą. Mam nadzieję, że to jest ta właśnie gra. Kiedyś na PC-cie u swojego kolegi w trybie kariery zagrywałem po prostu dni i noce. Tam był świetny taki tryb, gdzie się, nie wiem czy pamiętacie, jak graliście, gdzie można było sobie wybrać trenera, gdzie smarowało się narty, kupowało się jakieś akcesoria, gdzie rozwijało się naszego skoczka i potem naprawdę można było oddawać bardzo długie skoki. Jedyna rzecz, która mnie tutaj zastanawia, czy na padzie będzie grało się tak samo dobrze jak na myszce, bo tam wiadomo, szczególnie przy wybiciu z progu, myszka była o tyle fajna, że można było tak w punkt trafić. Ale słuchajcie, jest wydanie polskie, jest wydanie nowe w folii. Wiadomo, już Adam Małusz nie skacze, jak skakał, to skoki wydaje mi się były bardziej popularną dyscypliną jeszcze, chociaż też są dzisiaj, ale wtedy to był taki, była ta Małyszomania. Nie będę jej odpalał, ona jest do kolekcji, mam tylko nadzieję właśnie, że to jest ta dokładnie gra, ale patrząc tutaj na screen, to tak, to jest dokładnie ta gra, o którą mi chodziło. Także mamy tutaj zdobycz na PlayStation 2, grę nową w folii. Też super. Napiszcie w komentarzach, jak macie jakieś wspomnienia też z tą grą. I otwieramy kolejną paczkę. Ostatnio ktoś pytał mnie na live, czy chcę wprowadzić donaty. Słuchajcie, ja nawet nie wiem, jak to zrobić, nie wiem, czy znalazłbym czas. Więc jeżeli chcecie wspierać w ogóle mój kanał, jeżeli ktoś docenia to, co robię, to są takie dwa sposoby dzisiaj. Można do mnie wysłać jakieś gry, jak zobaczycie ten odcinek, który się pojawi na ekranach końcowych. Ja bardzo cieszę się z prezentów. Niedawno to ja robiłem jeszcze prezenty, więc jeśli ktoś chciałby być pozdrowiony, chciałby właśnie wesprzeć mój kanał, to jest taka możliwość. No i drugą możliwością jest właśnie komentowanie, oglądanie do końca, wyświetlanie reklam. I tutaj to jest taka możliwość. Nie ma donate'ów, nie ma żadnych innych tego typu rzeczy. Już otwieramy kolejną paczkę. Także zapraszam i bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Jest nas coraz więcej. Ja to robię hobbystycznie, więc tym bardziej dla mnie ważne są takie wyrazy waszego wsparcia. Co tu jest? Kurczę, już się pogubiłem. A, i będzie jeszcze lepiej, słuchajcie. I teraz patrzę, jest to zabezpieczone. No dużo lepiej niż tamta gra na szczęście, ale też będziemy mieli grę nową w folii tutaj, która będzie nieotwarta do mojej kolekcji. I o tej grze mogę opowiadać godzinami. I tu też będzie tak zwana podmianka, czyli pokażę Wam za chwilę wersję, którą już mam w kolekcji. Całkiem niedawno mówiłem o tym, że chciałbym kiedyś trafić tą grę w wydaniu polskim, nową, w folii, co wydawało się praktycznie niemożliwe. I nagle miesiąc czy dwa tygodnie po tym, jak to powiedziałem, na Allegro pojawiła się właśnie ta, i teraz powiem to z pełną odpowiedzialnością, kultowa i jedna z lepszych gier mojego dzieciństwa, czyli mamy Ojca Chrzestnego na PlayStation 2, wydanie nowe w folii i wersję PL. I tutaj też posiadałem w kolekcji już tą grę, ale w wydaniu angielskim, też nową w folii, czyli podobnie jak z Herkulesem, ta pójdzie na sprzedaż, a trafiłem właśnie w wersję polską, dokładnie taką, jaką miałem kilkanaście lat temu. I od razu też Wam pokażę, tutaj akurat spadł mi protektor, bo miałem przygotowany, oczywiście ona zaraz trafi do protektora, ta gra będzie leżała w protektorze. To jest świetna naprawdę gra. To jest takie połączenie trochę Mafii i GTA dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze w tą grę grać. Dla mnie takim smaczkiem to jest to, no, że są tutaj podkładane głosy przez prawdziwych aktorów. No, jest chociażby Don Corleone, gdzie głosu podkładał oryginalny aktor. I naprawdę robi to niesamowity klimat. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowity klimat, czyli Marlon Brando, wyleciało mi z głowy, ale przypomniało mi się, czyli Marlon Brando chociażby podkładał tutaj swój głos.
Świetna fabuła. Jest tutaj motyw zemsty, czyli my jesteśmy synem kogoś, kogo zamordowała rodzina przeciwna i potem wspinamy się po szczebelkach właśnie w rodzinie Corleone. Zaczynamy tą karierę. Tam są różne stopnie. Właśnie jesteśmy, awansujemy, tak? Na żołnierza, na kapo, w końcu nawet możemy zostać Donem, ale naprawdę jest to dla mnie jedna z lepszych gier, w jakie miałem okazję pograć. I cieszę się niezmiernie, że trafiłem w wydanie w języku polskim, w nowe folii, tak jakie dokładnie kilkanaście lat temu miałem. Także super, naprawdę mega. Odkładamy, zaraz to trafi w protektor, a wydanie w języku angielskim, które miałem do tej pory, będzie na sprzedaż. I kolejna paczka. O, tutaj nawet jakieś dane się pokazały, ale to będzie można ukryć. No być może nie będzie takiej potrzeby. Też tutaj akurat mamy dobrze zabezpieczoną paczkę. A, i coś tutaj będzie fajnego, słuchajcie. Czyli jednak, jednak ktoś ten kanał mój ogląda. Widzę napis jakiś gratis, czyli coś tutaj się kryje w tej paczce gratisowego. To kupiłem ze sklepu Lubię Retro. Tak, taki sklep na Allegro. Taki sprzedawca. I zobaczcie, tutaj coś takiego, za co bardzo dziękuję, bardzo mi miło z tego powodu. Mamy załączoną płytę demo 2 i jest tutaj napis gratis, także nie wiem jak pan ma na imię, ale bardzo, bardzo za ten gratis dziękuję. Mamy tutaj płytę właśnie Winter Release. Nie wiem czy to jest akurat dokładnie ta płyta, od której jest odpakowanie. Ale jeśli tak, to mamy tutaj demo gry APS Space, mamy Ace Combat 3, Cool Borders 4 i FIFA Football 2002. Także bardzo dziękuję. I po gratisie mamy to, co zamówiłem, to, co kupiłem. I tutaj też będzie naprawdę znowu, myślę, że ten odcinek w ogóle to są same kultowe gry, tym razem same hity, można tak powiedzieć. Mamy grę Colin McRae na PlayStation 1, czyli 98 rok, z tego co pamiętam, symulator wyścigów z takimi elementami trochę też zręcznościowymi. Świetna gra. Zobaczcie, 95% gdzieś tam w PlayStation Plus wygrała jakiś plebiscyt na, nie wiem, być może chodziło tutaj o grę roku. Dodatkowo, bo ja też to wydanie w kolekcji mam, akurat tego wam nie pokażę, ale jest uszkodzone opakowanie i niekompletne, nie ma instrukcji. A tutaj jest wydanie kompletne, czyli mamy też oprócz instrukcji piękny plakat, zobaczcie, coś pięknego, chociażby Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza WRC, Toyota Corolla WRC i mamy zdjęcia tych samochodów oryginalnych i tutaj mamy screeny właśnie jak wyglądają w tej grze, także robiło to wielkie wrażenie w 98 roku. Mamy instrukcję, też w języku angielskim i mamy dodatkowo taką wkładkę reklamową, co też oczywiście podnosi wartość kolekcjonerską. Jest płyta z grą w pięknym stanie. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję, bo jest to w stanie bardzo ładnym, plus do tego jeszcze gratis. I to jest naprawdę świetna gra. No tutaj mamy chociażby możliwość zmiany opon, mamy trochę możliwości grzebania przy samochodzie, w cudzysłowie jakiś napraw, samochód psuje się podczas jazdy, także no, jak dla mnie to gra przełomowa, która w 98 roku naprawdę wyrywała z butów, a do dziś jest całkiem przyjemna i można w nią zagrać. Także słuchajcie, no myślę, że naprawdę dobry odcinek, dobre zdobycze. Coś tam spadło ze stołu, ale ja uwielbiam właśnie tą serię, bo tutaj nie da się cofnąć. Słuchajcie, ja już tego nie wsadzę potem w paczki i nie jestem w stanie znowu tego otwierać, więc jak coś pójdzie nie tak na filmie, to tylko wydaje mi się, że dodaje to autentyczności. Liczę na Wasze komentarze. Zostawcie kciuki w górę, jak się film podobał i zapraszam do obejrzenia innych odcinków na moim kanale. Do zobaczenia, cześć!